rano wstaję, świdły herbaty w ustach śmig. Moje dłonie czule pierwszą kierownicę. Mam przed sobą drugi szmat, muszę ruszać, więc na szlak 300 koni czas pogonić na granicę. Moja wielka ciężarówka ma 48 ton. Moja wielka ciężarówka to po prostu jest mój dom. Sam już nawet nie policzę, ile razy przez granicę przejeżdżałem, gdy nad cłami radził rząd. Stanowisko Iveco na 20. spotkaniu trackerskim. Co u Was znajdziemy takiego ciekawego, czym się możemy zainteresować? W tym roku prezentujemy nasz flagowy produkt z gamy ciężkiej, Iveco Stralis Highway. Samochód uzyskał międzynarodowy tytuł ciężarówki roku, który jest przyznawany przez międzynarodowe jury 25 dziennikarzy z wszystkich krajów Europy. To jest ciężarówka roku. I co jeszcze ciekawego w ofercie Iveco? Iveco posiada jedną z szerszych, ale nie najszerszą gamę pojazdów użytkowych, bo w branży ciężkiej jest rzeczony Stralis, w gamie ciężkiej jest rzeczony Stralis. Również w tym roku zaprezentowaliśmy nową odsłonę Trackera samochodu budowlanego, ale od lat znanym produktem Iveco jest Iveco Daily, kojarzone z wytrzymałością, z niezawodnością i z wieloma cechami, które powinny być w tym sektorze użyteczne dla naszych klientów. Poza tym w naszej gamie znajduje się pojazd Eurocargo, samochód dystrybucyjny, ale również o przeznaczeniu w innych sektorach, między innymi w sektorze oczyszczania miast czy innych zadaniach związanych z dystrybucją. Się zabiją. Mam w szoferce zdjęcie żony, obok wiszą. Jesteśmy na imprezie. Jak się impreza ogólnie podoba? My ze spotkaniami trackerskimi jesteśmy związani od lat. Wiemy, że jest to spotkanie jest zapowiadane jako jedno z ostatnich spotkań. Natomiast myślę, że po tak długim doświadczeniu polski tracker znajdzie formułę kontynuacji tego rodzaju imprez. Czy to będzie, że tak powiem, w formie mobilnej karawany, czy jakiejkolwiek innej. Natomiast wydaje mi się, że te spotkania w dalszym ciągu są potrzebne, żeby jednoczyć grono kierowców, producentów, żeby się spotykać i pokazywać wszystko, co jest interesujące w branży. Przejeżdżałem, gdy nad cłami radził rząd. A z nami gwiazda wieczoru, właściwie na koniec niedzielnego dnia trackerskiego, Lone Star i koncert. A chcielibyśmy zapytać, tak, bo słyszeliśmy i widzieliśmy, jesteś cały czas związany z trackerskimi spotkaniami. Czy to ci od zawsze towarzyszy? Od samego początku. W ogóle kultura trackerska, podobnie jak kultura westernowa, kowbojska, to są dwie bardzo takie rdzenne amerykańskie subkultury, które równocześnie mają przełożenie na muzykę country, czyli na największą miłość mojego życia. I siłą rzeczy te ciężarówki zawsze mnie fascynowały jeszcze jako małego dzieciaka, zwłaszcza te amerykańskie. Potem, kiedy w Polsce zaczęło przybywać tych pięcioosiowych, 18-kołowych tracków, to poczułem się tożsamy z tym ruchem. No, dlatego moja pierwsza taka naprawdę wyeksponowana medialnie piosenka pod tytułem Radio była piosenką trackerską jak najbardziej. I po dziś dzień wielu trackerów uważa ją jako swój taki nieoficjalny hymn, a w każdym razie jako historię swojego życia, bo to jest bardzo prawdziwa piosenka spożytkowująca prawdę życia trackerskiego. I siłą rzeczy, naturalnym biegiem rzeczy trafiłem na pierwsze w ogóle spotkania trackerskie i potem nie byłem na wszystkich, byłem na co którymś tam, ale byłem od samego początku, no i jestem teraz tutaj. I bardzo się z tego cieszę, bo czuję się częścią tej rodziny. Moja wielka ciężarówka ma 48 ton. Moja wielka ciężarówka to po prostu jest mój dom. Sam już nawet nie policzę, ile razy przez granicę przejeżdżałem, gdy nam cłami radził rząd.
Electros, drugi raz z rzędu ciężarówka roku, wybór klientów. Dlaczego? Jakie były powody? Co kierowało ludźmi właśnie, żeby wybrali dwa lata z rzędu właśnie Electrosa? Ja myślę, że przede wszystkim niesamowita ilość wersji kabin kierowcy. Od kabiny najniższej z tunelem silnikowym, bo największą o wysokości 2-13 metra wysokości w świetle szerokiej kabiny, więc jesteśmy jedną z nielicznych marek, które oferują tego typu portfolio. Poza tym niesamowite wyposażenie. Systemy, które wspierają kierowcę w obniżeniu zużycia paliwa. Przede wszystkim system PPC, który za niewielką dopłatą dopasowuje charakterystykę zmian biegów w automatycznej skrzyni biegów PowerShift do topografii terenu. I to pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa aż blisko 5%. No i wreszcie nie do pogardzenia test Record Run. Przypominam, że w roku 2011, kiedy wprowadzaliśmy na rynek nowego Actrosa, uzyskaliśmy na dystansie 10 tysięcy kilometrów niesamowity poziom zużycia paliwa dla zestawu 40-tonowego na poziomie 25 litrów na 100 kilometrów. To jest wynik, który tak naprawdę predestynuje nas właśnie do tego, żeby właściciele wybierali nas jako ciężarówkę najbardziej ekonomiczną, trwałą, niezawodną. My ze swoim nowym produktem mierzymy w numer jeden w Polsce i chcemy być numerem jeden i robimy wszystko. Widzimy tutaj na dzisiejszym evencie, że nasz wysiłek nie pójdzie na marne. Mamy mnóstwo klientów, którzy zobaczyli nowego Actrosa w różnych wersjach kabin, różnego wyposażenia. Mamy tutaj naszych handlowców, którzy robią wszystko, aby przekonać potencjalnych klientów, że nowy Actros jest strzałem w dziesiątkę dla klienta Kowalskiego. No i faktycznie tak widać, bardzo duże zainteresowanie ciężarówkami Mercedesa, a tak jeszcze wszystkich pytamy, 20. spotkanie trackerskie w Krakowie. Jak się podoba impreza ogólnie? Jestem tutaj, powiem szczerze, po raz pierwszy w nowej funkcji, bo jestem product i marketing managerem w naszej firmie. Mogę powiedzieć po pierwsze, znakomity kontakt z klientami, z kierowcami, nie tylko właśnie z decydentami o zakupach, ale przede wszystkim z użytkownikami. Użytkownicy podkreślają zalety nowego Actrosa. Bardzo miło i sympatycznie nam się rozmawia przy okazji oczywiście tego spotkania o różnych walorach ich pracy tak naprawdę i niedomaganiach, bo przecież kierowca, który jest 2-3 tygodnie bez rodziny, oczywiście dla niego to jest ogromne obciążenie psychiczne i właśnie samochód komfortowy, niezawodny, który nie przyczynia mu się, nie daje mu dodatkowych trosk i zmartwień, to jest dla niego mocna strona. Poza tym oczywiście rodziny, które się pojawiają tutaj razem z właścicielami i z kierowcami, to też jest nasz docelowy klient. Przecież rodzina, która wspiera kierowcę, właściciela firmy transportowej w jego codziennej pracy, to też jest handicap. Dlatego przekonujemy również rodziny. No tak, no to jest oczywiście, bez rodziny tego się też nie da zrobić. Także bawimy się cały czas, niedziela w Krakowie, 20. spotkanie trackerskie i niesamowite stoisko Mercedes-Benz. Po prostu jest mój dom. Sam już nawet nie policzę, ile razy przez granicę przejeżdżałem, gdy nam słami tracił czoło. W osiach mam aktywny pluton, a na osi kryty jutą siedzi Rumun, który Reich kojarzy z rajem. W tylnym moście trzech Bułgarów piję wódkę z samowaru, jak wypiją, skoczą z mostu, się zabiją. Mam w szoferce zdjęcie żony, obok wiszą dwie ikony i proporcyk klubu Bayer Leverkusen. Cennik zajrzy mi do środka.